Witam wszystkich. W Polsce rozpoczęła się bardzo ostra zima, więc lecimy do Londynu. Tak jak Wam obiecałem, że Wam pokażę Londyn przed świętami, więc lecimy do Londynu pokazać Wam, jak wygląda Londyn. Ale nie wiem, jak to będzie, bo jesteśmy na lotnisku. No i już mamy komunikat, że nasz samolot jest 3 godziny opóźniony. Także mamy trochę czekania. Tylko się martwię, żeby w ogóle przyleciał. No i szybka teleportacja. Jesteśmy w Londynie. Co prawda nie było to aż tak szybko, bo na lotnisku w Łodzi spędziliśmy cały dzień czekając na samolot, który przyleci z Londynu. No, godziny odlotu cały czas się zmieniały, także niestety musieliśmy czekać na w Łodzi na ten samolot. No, na końcu miała być szybka podmiana pasażerów, czyli ludzie z Londynu wysiedli z samolotu, a my wsiedliśmy. No ale niestety, trochę to długo trwało, śnieg sypał, samolot zasypał. I przyszedł moment, że wszystkie stewardesy zniknęły. No ale po godzinie siedzenia w samolocie pilot się odezwał, że samolot jest zasypany śniegiem, będzie oczyszczanie samolotu i będzie odmrażanie i polecimy do Londynu. No także cały dzień nam zeszło. Teraz obecnie w Anglii odbywają się strajki na kolejach, także też nie mogłem dojechać. Teraz są strajki pielęgniarek. Także za ciekawie w Londynie nie jest. Ale tak jak Wam obiecałem, pokażę Wam Londyn wieczorem, jak wygląda, jak wyglądają dekoracje w Londynie. No i zaraz trochę pochodzimy po Londynie. Jesteśmy na Trafalgar Square, główne miejsce Londynu. Tam z tyłu widać choinkę i jarmark, zaraz tam przyjdziemy, zaraz Wam wszystko pokażę. No i oczywiście musimy poczekać, jak się trochę ściemni, żeby wszystkie światełka było ładniej widać. No to ruszamy. Ruszamy na lody. Tam się idzie do Buckingham Pałacu, ale tam nie będziemy chodzić. Będziemy trochę pochodzimy po tych wszystkich takich głównych miejscach trasy turystycznej. Czyli pójdziemy na Lancaster Square, na dzielnicę uciech Soho. Może, nie wiem. Chinatown odwiedzimy, Covent Garden, no i zajrzymy na Piccadilly Circus, bo to jest wszystko tutaj w pobliżu. Piccadilly Circus jest tam. No i idziemy zobaczyć choinkę. Światełka na choince zapalają w 1-4 grudnia. Miałem tutaj przyjechać, ale niestety byłem w Polsce. No, ale Wam powiem, że nasza choinka w Łodzi jest 100 razy ładniejsza. Tutaj tylko światełka się świecą. No i tak wygląda choineczka. Naprawdę nasza łódzka jest o wiele ładniejsza. Jest jakaś sopka. Idziemy zobaczyć na jarmark. Jarmarków jest bardzo dużo. Praktycznie co dzielnica, co kawałek jest jakiś jarmark świąteczny. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda tutaj, w głównym miejscu Londynu. Czym tu handlują i co tu podają. Nie będzie tutaj polskich przysmaków niestety, no ale przejdziemy, zobaczymy, co tu dają. Niemiecka kiełbasa. Zajrzymy. Nasza Polska by była lepsza. Może znajdziemy chłopaków z polskiego stoiska. W zeszłym roku ich znalazłem. Może w tym roku też mi się uda. Zobaczymy.
No tak jakieś podoby. Tutaj można sobie zdjęcie wstawić w takiego miejska dekoracje świąteczne. Dobra, przejdziemy w drugą stronę. Takie świąteczne wypieki zajrzymy. Skopty, jakie skopty. Takie szkolendy po cichu lecą. No, widzieliście, jaka była pogoda w Polsce. A tutaj jest gdzieś 10 stopni. Bardzo ciepło, wczoraj było jeszcze cieplej. Było 12 stopni, także praktycznie to wiosna. No ale Anglia taka jest. A jak leciliśmy do Londynu, to mówili, że samolot nie może wlecieć z Londynu, że spadł śnieg. Jak przylecieliśmy, to się okazało, że śniegu to było chyba z 1 cm, ale oczywiście oni nie przygotowani na zimę. O, tu jakieś ładne ozdoby. Nie przygotowani na zimę. No i był lament od razu wielki. O, tu są pamiątki z Londynu. No i tak można sobie ubrać choineczkę. Ściacha, nie ciacha. Zrobiłem filmik chłopaków, będzie na street music. No a my teraz idziemy na Piccadilly Circus, bo to mamy bardzo blisko, więc pokażę wam, jak tam wygląda. Jak tam wyglądają święta oczywiście. No i w Londynie jest właśnie bardzo dużo takich jarmarków, jak u nas w Polsce. Przejdziemy zobaczyć, co tu jest. To nie jest taki jarmark jak w Łodzi. Jest bardzo dużo ludzi, bo jest bardzo ciepło. Także nawet nie można się... A tutaj zobaczcie, co tu znalazłeś. Polska firma. Polskie kiełbachy. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. O, witam! Dzień dobry, witam. Dobry. Co tu dobrego dajecie, chłopaki? Sprzedajemy polską kiełbaskę w bułkach. Z surówką, ogórkami. I to polska kiełbasa? Polska na 100%. Okej. Okay. Dobrej jakości. No na pewno pyszna. Definitywnie tak. Jak pan nie spróbuje, to pan nie będzie wiedział. No chyba będę musiał spróbować. Zapraszamy. Nie ma wyjścia. Jeszcze zobaczymy tutaj. Co tu jest? O, takie hamburgery piękne. Hot dogi właściwie. No okej, przerwa w filmowaniu. Musimy spróbować tego. Zobaczcie, jaka kolejka do polskiej kiełbasy. Dobra, na razie. Bye. Zdrowy, wesoły. A gdybyście chcieli zjeść w Londynie obiad z Sherlockiem Holmesem, to tu jest właśnie jego restauracja. No, tak właśnie wygląda Sherlock Holmes. No i dochodzimy do Piccadilly Circus. Miejsce odwiedzin wszystkich turystów. O, ale nie wiem, co tu się dzieje. Cały ten główny pomnik jest zasłonięty.
strony tańca. Mają? Nie wiem dlaczego ten pomnik zasłonię cały. Znajdziemy może jakiegoś. Znowu muzyka ulicznego nagramy. Uliczny muzyk znowu nagrany. Także link będzie na górze. A my idziemy w stronę hotelu Ritz. Tam był zawsze taki fajny budynek ubrany. Także zobaczymy. Światełka jeszcze się nie świecą, także muszę trochę pochodzić po Londynie, poczekać na oświetlenie wszystkich światełek. Idziemy do Ritza. Tam się światło kończy. No, tak wyglądają dekoracje sklepów w Londynie. Szkoda, że jeszcze te lampki nie palą, ale z powodu oszczędności. Zapalamy troszeczkę później. Ale tutaj wam pokażę ulice londyńskie, jak wyglądają. No a tu jest właśnie ten sklep, do którego chciałem dojść. No ale autobus mi zasłonił akurat. Super on wygląda wieczorkiem, jak jest oświetlony. Ten budynek jest cały kalendarz adwentowy. Po pewnych godzinach wychodzą, grają takie muzyczki, kolędy, ale nie będziemy czekać, bo mamy jeszcze dużo czasu. Także idziemy dalej. Kiedyś pytaliście, po której stronie chodnika się chodzi w Anglii, a więc w małych miasteczkach to się chodzi po lewej, ale tak jak w Londynie, gdzie jest bardzo, bardzo dużo turystów, czyli chodzą cały świat po lewej, po prawej stronie, gdzie znajdą parę tam przechodzą. Teraz idziemy w stronę Leicester Square. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the... No szkoda, że jeszcze tych nie świeci, ale to chyba godzinkę musimy poczekać, jak się ściemni. To chyba dopiero odpalą te wszystkie dekoracje uliczne. Yes, it's Christmas. Do ścisłego centrum wjeżdżają praktycznie tylko
taksówki, autobusy, niewiele jest aut. No i tam mamy Chinatown. Ale to zaraz tam pójdziemy. Idziemy najpierw na Lancaster Square. Pokażę wam, jak tutaj to wszystko wygląda. Co prawda dzisiaj jest ludzi bardzo dużo. Są jakieś różne występy. Dziewczyny się malują ładnie. Hej. No, przejdę wam, pokażę te różne magiki, sztukmistrze. Dzisiaj naprawdę tutaj jest bardzo dużo tego. Jakiś pan na skrzydła chodzi. Strasznie dużo tutaj ludzi. No tam jest też jakiś biały mak świąteczny. No. Mimy. Ciekawe, czy ze mrugniokiem. Ale dobry jest. Nie spojrzy na bok. Nie będę czekał, bo jest mocny zawodnik. To jest miejsce spotkań różnych artystów, przebierańców, muzyków. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. Snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. Kino Odeon sławne. No to jakiś się znowu muzyk szykuje. Może coś nagramy znowu jakiegoś. Styl muzyka. O, jakiś z pieskiem. No i już styl muzyk. Filming nagrany, teraz idziemy zajrzeć na tutaj jarmark świąteczny. Dzisiaj naprawdę jest wysyp ludzi, muzyków, magików. Także dzisiaj się naprawdę mocno dzieje. O, tego gościa to kiedyś nagrywałem. On już sami gra. Nice, you're in the video already. Hello, future you watching this at home. I hope it's as good as it was in real life. Okay, sound four. Dobra.
Nagramy go. No już, ulicznego muzyka nagraliśmy. Link będzie tutaj na górze. A my idziemy zajrzeć teraz na świąteczny jarmark. Kolejny ze świątecznych jarmarków, tak jak mówiłem, tutaj co chwila są takie miejsca porobione. Coś się dzieje. Ognisko ładne. No bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tylko chyba będę musiał wrócić tutaj, jak się ściemni. Będzie jeszcze ładniej. Tu jest taki raczej z jedzeniem jarmark. Zobaczymy, co to dają. Let's go get snowed in. Let's go get snowed in. How long could that be? Ile kiełbasek pysznych. Jakaś ceramika. No idziemy jeszcze na Chinatown zajrzeć. Nie wiem, tu się jakieś rojsy powystawiały. Nie wiem, na kogo one tu czekają. No ale wchodzimy na Chinatown. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Później przejdziemy na Soho. No to będzie niedaleko. No teraz pochodzimy trochę tą stronę, zrobimy. Nie ruszając się nigdzie z Londynu, jesteśmy od razu w Chinach prawie za. Oczywiście przysmakiem Chińczyków jest zawsze kacka. No i tutaj oczywiście takie możemy dostać. No ale idziemy. Idziemy poszukać jakichś dekoracji świątecznych. Trochę za wcześnie przyjechałem. Jeszcze nic się nie świeci. Znowu jakiś muzyk uliczny. Dzisiaj mają żniwo przed świętami. Wszyscy śpiewają, żeby zarobić parę groszy. No idziemy szukać dzielnicy Soho, czyli dzielnica uciech i czerwonych latarni.
No, mamy zielone. Możemy przechodzić. Soho to jest taka dzielnica, gdzie jest dużo właśnie restauracji gejowskich. No i takich różnych ciekawych miejsc. Masaże, nie masaże tutaj robią. No i tak wygląda właśnie ta dzielnica. Poszukamy głównej ulicy. Z tego co słyszałem, to jest takich domów przybytku, to już niewiele zostało. Ruch w ścisłym centrum miasta jest zamknięty dla samochodów. Poruszają się tylko taksówki, zaopatrzenia, remonty. No i tak właśnie wygląda Soho. Przejdziemy może tutaj taką ścielną uliczkę. No, słyszałem, że tutaj na tej dzielnicy to można nawet kamerę stracić, tak się wejdzie gdzieś w odpowiednie miejsce. No, trafiliśmy na kolejny jarmark, ale tu już się raczej zwijają. Przychodzi ciemno. Chciałem znaleźć tam drugą ulicę. Jest jakiś sklepik. Z biurami dla pań. No i zobaczcie, co tutaj znaleźliśmy. Polską ulicę, Poland Street. Ale tam nie będziemy wchodzić, bo tam już raczej się nie dzieje. Idziemy tutaj. Już pomału się zapalają ozdoby. No idę nawet nie wiem gdzie. Pochodzimy trochę po Londynie. Pokażę wam trochę tego Londynu. No idziemy zajrzeć tutaj, bo tutaj wszyscy idą. Nie wiem co tu jest. Ale się podejrzewam, że to jest właśnie ta główna ulica Soho. Także przyjdziemy zobaczyć. Tutaj pani idzie w lewo. I wam mówię, że trzeba iść w lewo. Ładnie się zaczyna. No okej, to idziemy. Idziemy na główną ulicę Soho. Przejdziemy się, trochę wam pokażę, bo to już zaczynają świecić wszystkie dekoracje. Ulica handlowa, ale kiedyś to miało zupełnie inne przeznaczenie. Ale wszystko się zmienia.
Czesława. Już prawie przeszliśmy. Już się ładnie to wszystko zaczyna świecić. Teraz chyba pójdziemy do Covent Garden. No ładnie to wszystko tutaj wygląda, muszę wam powiedzieć. Ale ludzi jest tutaj co niemiara. Wydaje mi się, że w tym roku jest trochę mniej tych światełek nad ulicami. To prawda jest oświetlone, wszystko ładnie wygląda. Ale nie ma tych takich wiszących na górze. Może jeszcze znajdę jakieś. Google mi pokazało, że tam dalej mam iść. Ale przez Chinatown też mogę przejść. Więc idziemy przez Chinatown. Tu coś się będzie więcej działo. No idziemy w lewo. Ale tu się dzieje. Ludzie jak gniówków. Nie wiem dlaczego, ale tutaj bardzo dużo ludzi chodzi z kośnookich. Chyba są u siebie w domu. A tak jak widzicie, ruch się odbywa. I po lewej, i po prawej. Jak to chce, tak chodzi. A niestety. Tu jest wolna Amerykanka. Przerwać, muszę zajrzeć na Google Map, trendy dalej. Skręć w prawo. No, mam skręcić gdzieś w lewo, później w prawo i znowu w lewo. Także idziemy. Chyba wyjdziemy już z tego Chinatown. No i słuchajcie, po tych światełkach to już widać, że doszliśmy do Covent Garden. To jest kolejne takie miejsce obowiązkowe do odwiedzin w Londynie. Teraz wam wszystko pokażemy, jak to wygląda. Super dekoracje, wszyscy sobie zdjęcia robią. Trzeba poczekać, jak pani cyknie. Ok. No tutaj już trochę więcej czuć świąt. To prawda, pogoda wiosenna. Teraz pochodzimy, poglądamy. No i wchodzimy na główny plac, główna choinka na Covent Garden. No i tutaj jak zwykle jakieś pokazy. Mamy główną choinkę. Taka ładna olbrzymia. No ta jest ładna, wam powiem. Ale idziemy zajrzeć na halę. Tu też są piękne dekoracje. No i tu oczywiście znowu jakiś jarmark. No ładnie te dekoracje wyglądają, ale za dużo tu ludzi. Idziemy bokiem gdzieś. Może tu coś więcej zobaczymy. Ciężko się chce dostać gdziekolwiek. Wychodzimy stąd. Ale tutaj też nie mniej ludzi.
Znowu jakiś magik. Idziemy zajrzeć, co robi. Dobra, idziemy dalej. Sobie sztuki robi. O, tu coś widzę ładnego. Dolce Cabana. Ale to jest sklep. Bardzo ładnie to wygląda. Ale chyba tak. Fajneczka piękna. Tam na hali jest za dużo ludzi. Nie można przejść. Już się ściemnia, powinny być ulice oświetlone. Może nam się uda teraz przeznaczyć. Tam jeszcze jest muzeum chyba. Kolejnictwa, jak dobrze pamiętałem. Tutaj do muzeum nie będziemy chodzić. Muzeum transportu. To zostawimy na jakiś inny dzień. No okej, będziemy wracać znowu do centrum Londynu. Może już tam troszkę poświetlali ulic. Wszędzie jest bardzo ciężko cokolwiek sfilmować. Jest bardzo dużo ludzi wszędzie. Ponieważ zaczęła działać kolej od wczoraj. Znaczy trochę więcej ludzi dojeżdża do Londynu. Zresztą ja też czekałem na ten dzień. No, przejdziemy tutaj zobaczyć. Tam jakieś się świecą dekoracje. Szal zakupów przedświątecznych. Ludzie latają, ale nie tylko wychodzą i oglądają te wszystkie dekoracje, zdjęcia robią. No, idę jeszcze do chłopaków na kiełbaskę. Bo w tamtą stronę, jak szedłem, to się z nim umówiłem. Jak będę wracał, to spróbuję tej naszej polskiej kiełbasy. No i teraz będzie degustacja pysznego hot doga z polską kiełbasą. Umówiłem się, że chłopaków odwiedzę w drodze prywatnej. No i wróciliśmy. No i słuchajcie, to wszystko chyba dzisiaj z Londynu. Idę w stronę dworca, wracam do domu. No i zapraszam na kolejne filmy. Subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie zrobiliście, lajkujcie. No i życzę Wam oczywiście zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, bo myślę, że już chyba nic więcej mi się nie uda nagrać dla Was. Miałem jeszcze plany nagrać zimną zupę wigilijną, ale zobaczymy, czy mi się to uda. Jeśli nie, to na raz. Bye bye. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, subskrybuj mój kanał. Nie zapomnij o dzwoneczku, który powiadomi Cię o nowym filmie. Gdybyś chciał wesprzeć mój kanał, kliknij tutaj, wybierz dowolną sumę i już.